Marsz Wolnych Polaków zgromadził przed Sejmem ponad 300 tysięcy ludzi z całej Polski. Jechali z różnych stron kraju, żeby zaprotestować przeciwko łamaniu prawa, w obronie demokracji, wolności słowa i fundamentalnych wartości. Historia pokazuje, że Polacy w trudnych sytuacjach zawsze potrafili się zjednoczyć, pokazać solidarność, stawić opór. Tak też jest dziś. Danuta Cholecka, witam Państwa i zapraszam na specjalne wydanie programu Dzisiaj, czyli prawdziwe polskie wiadomości. Jesteśmy w pobliżu Sejmu, gdzie rozpoczął się dzisiejszy marsz. Marsz Wolnych Polaków, czyli ponad 300-tysięczna manifestacja w obronie wolności słowa, mediów i demokracji, to sprzeciw Polaków, którym bliskie są ideały wolności, Polaków, którzy występują przeciw dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Tuska i sejmową koalicję. Tak mówią ci, którzy tu dziś przyjechali. Przyjechali bardzo licznie, tak licznie, że wiele autokarów ugrzęzło nawet w ogromnych korkach przed Warszawą. Część natomiast była skrupulatnie sprawdzana przez rozmaite służby, co też utrudniało przejazd. Nikt jednak trudnościami się nie przejmował, bo jak mówią, Polska to nasz dom. Zresztą słyszą Państwo tę demonstrację w tej chwili. Adrian Borecki towarzyszy uczestnikom marszu. Powiedz, dlaczego, z jakimi postulatami ludzie przyjechali tutaj dzisiaj do Warszawy tak licznie? Mamy tutaj osoby, z którymi rozmawiałem, mają jeden apel do Donalda Tuska, aby uwolnił posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i aby przestał łamać prawo i przestrzegał konstytucji. Miejmy nadzieję, że ten apel dotrze do Donalda Tuska i koalicji jego rządu. No zobaczymy, co z tego wyniknie, ale tutaj cały czas tłum jest, nie rozchodzi się. Widzimy ogromne tłumy. No i proszę Państwa, to jest ogromne morze biało-czerwonych flag. I to jest ogromna różnica do protestów, które organizował Donald Tusk. Tam były wulgaryzmy. Tutaj są biało-czerwone flagi, są pokojowe, to jest pokojowa demonstracja i pokojowo nastawieni ludzie, którzy chcą demokracji, chcą wolności słowa i chcą przestrzegania prawa. I miejmy nadzieję, że tak będzie. No i tutaj, tak jak ludzie skandują, tu jest Polska, tu tak? Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu i oddaję głos Polska! Do studia, do Danusi. Tu jest Polska! Emocje tu prosto jest z serca Polska! Od Adriana Boreckiego. Teraz będzie o bezprawiu. Bezprawiu, które funduje nam premier Donald Tusk. To bezprawie to na przykład obchodzenie ustaw uchwałami przed Sejmem dziś, później przed kancelarią premiera, protest wolnych Polaków. Ja jeszcze raz polecam Państwu tutaj dźwięki, przynajmniej które słyszymy bardzo mocno. Społeczeństwo pokazało, że nie zgadza się na łamanie prawa przez władzę i już od pierwszych dni tego rządu, o którym mówiłam, że rozpoczął pozaustawowe działania siłą, próbując przejąć publiczne media. Pierwszy raz od 1989 roku wyłączono sygnał telewizji publicznej. Zatrzymanie posłów Prawa i Sprawiedliwości, ludzi, którzy przez lata walczyli z korupcją i osadzenie ich w więzieniu, to kolejny wyraz sprzeciwu obywateli. Łukasz Żmuda. Ruda wrona! Orła niepokona! Protest rozpoczął się o 16, ale od samego rana do stolicy przyjeżdżają ludzie z całej Polski, by zamanifestować przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska. Tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwa elementy. To znaczy praktyczną likwidację naszej ojczyzny jako państwa polskiego. To są te plany europejskie. Jest plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków. Wielkiego okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest wielkie okradzenie, wielkie obniżenie stopy życiowej i całkowicie uzależnienie w sensie gospodarczym od Niemiec. Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych są legalnymi sędziami Sądu Najwyższego. I to oni powiedzieli, że pan, panie marszałku Szymonie Hołownia, złamał prawo. I to pan dołożył się do tego, że dzisiaj nasi przyjaciele Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik siedzą w więzieniu. I my z tego więzienia ich wydobędziemy. Wielu nie dojechało na czas przed gmach parlamentu z powodu zakorkowanych dróg pod Warszawą i licznych kontroli na drodze. Wyjechałem do was dzisiaj z Pomorza.
jako przedstawiciel młodego pokolenia nie zgadzam się na łamanie prawa przez obecny rząd. W 2024 roku my musimy walczyć o to, co od roku 89 było po prostu czymś normalnym, o wolność mediów, o pluralizm medialny. Rząd premiera Donalda Tuska został zaprzysiężony niespełna miesiąc temu, 13 grudnia, w zaledwie 7 dni. Silni ludzie Bartłomieja Sienkiewicza wkroczyli do siedzib mediów publicznych. Wyłączono sygnał TVP Info i podjęto próbę zainstalowania w telewizji publicznej, Polskim Radiu oraz Polskiej Agencji Prasowej nowych szefów rad nadzorczych, powołując się na uchwałę Sejmu. Jednak dokument przyjęty dzień wcześniej jest tylko opinią parlamentu. Tylko Rada Mediów Narodowych może powoływać i odwoływać składy rad nadzorczych, co zapisano w ustawie. Ludzie Sienkiewicza kontaktowali się za pomocą komunikatora WhatsApp o nazwie Wejście. Wiem, że pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 osób niż dowód na bezsilność władzy. 29 grudnia ubiegłego roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Natomiast w środę sąd rejestrowy podjął decyzję o odmowie wpisania zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie TVP. W wydanej decyzji wskazano, że uchwała o powołaniu członków Rady Nadzorczej spółki oraz zarządu została podjęta przez organ nieuprawniony. Dziś likwidator zamknął gmach telewizyjnej agencji informacyjnej, a kordony policji zablokowały wejścia do budynku. Powinni to zrobić na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm, przez Senat, następnie podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej. Także sprawa parlamentarzystów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego wywołała oburzenie społeczeństwa. Pomimo nałożenia na nich aktu łaski, sąd skazał posłów na 2 lata więzienia. Gdy Kamiński i Wąsik przebywali w Pałacu Prezydenckim, policja wkroczyła do budynku i dokonała zatrzymania polityków. Działania służb podległych szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu skrytykował nawet były kandydat na premiera Platformy Obywatelskiej Jan Maria Rokita. Obóz władzy z Donaldem Tuskiem na czele w swym ataku na praworządność proceduralną posuwa się do wprowadzania w Polsce swego rodzaju ograniczonego stanu wyjątkowego po to, by przeprowadzać rewolucję, jaka nie miała miejsca nawet w III Rzeszy czy w Związku Radzieckim. Widać, że nowa władza idzie na rympał, dokonując demontażu państwa polskiego. Bezprawne uwięzienie posłów Wąsika i Kamińskiego, teraz likwidatorzy w telewizji publicznej, to wywołuje naturalny odruch sprzeciwu. Oni po prostu chcą zawłaszczyć państwo nielegalnie. To jest taka próba pokazania, że my wszystko możemy. To, że oni wszystko mogą. Oni nie mogą wszystkiego. To jest taka próba wywołania efektu mrożącego. To znaczy my zamkniemy panów posłów Wąsika i Kamińskiego, a wszyscy inni powinni się tego przestraszyć. Dzisiejszy protest ma być tak zwaną czerwoną kartką dla rządu Donalda Tuska, który dopuszcza się bezprawnych działań. Społeczeństwo wysłało ważny sygnał, że patrzy i będzie patrzeć władzy na ręce. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Prezydent wszczyna postępowanie w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy są w tej chwili w zakładach karnych. Prezydent wnioskuje też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił na czas postępowania ułaskawieniowego obu posłów. Andrzej Duda powtórzył też, że Kamiński i Wąsik są pierwszymi w Polsce od 89 roku więźniami politycznymi. A jak reaguje Komisja Europejska? Tak bardzo przecież jeszcze niedawno zaangażowana w obronę praworządności w Polsce. Tym razem, kiedy dochodzi do zatrzymania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim, wyjątkowo nie komentuje spraw wewnętrznych krajów członkowskich. Ale o sprawie napisały zagraniczne media. Jakie echo poszło w świat? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Wizerunek państwa na arenie międzynarodowej to priorytet każdego idealnego rządu. Łamanie zasad praworządności, konstytucji zarzucała opozycja Prawu i Sprawiedliwości wówczas, kiedy było u rządów. Jak dzisiaj światowe media reagują na to, co się wydarzyło, na zatrzymanie posłów w Pałacu Prezydenckim? Dzisiaj to sprawdza. Policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, by zatrzymać dwóch swoich byłych szefów. Zatrzymano byłego ministra spraw wewnętrznych i jego zastępcę, co zaostrzyło spór między głową państwa a nowym rządem. Tak zaczyna swoją relację Reuters. To jedna z największych światowych agencji informacyjnych. Podejmę wszelkie starania, żeby
żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności i to urąga także naszej międzynarodowej pozycji, aby znowu po 1989 roku w Polsce byli więźniowie polityczni. W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Rząd po prostu idzie na zwarcie z resztą narodu i z opozycją, że nie przestrzega konstytucji, że nie szanuje naszego prezydenta, że nie szanuje praw, że gwałcą te prawa, że jednych sędziów uznają, drugich nie, że na siłę chcą zamknąć ludzi, którzy nigdy w życiu nie powinni znaleźć się w więzieniu. Te słowa także pokazał Reuters. Ten rząd obecnie to ja naprawdę nie chcę nikogo obrażać, ale żyję w Republice Bananowej. Oczywiste, że będzie wybuch społeczny. O bezprecedensowym teatrze politycznym pisze BBC. Cytuję także słowa Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych, o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. Zapomina jednak o tym, że posłowie mają immunitet. Obaj przetrzymywani są w więzieniu i grożą podjęciem strajku głodowego, podczas gdy ich zwolennicy organizują wiec na zewnątrz, alarmuje Politico. O dramatycznej eskalacji konfliktu między nowym a poprzednim rządem pisze także Washington Post. Deutsche Welle podkreśla jednak słowa Donalda Tuska, który apelował o położenie kresu spektaklowi w imię dobra państwa polskiego. Przestrzegał, że prowadzi nas to w bardzo niebezpieczną stronę. Nie jestem w stanie go odwieść od tej głodówki i nie zrobię tego, bo są pewne rzeczy, z którymi kobieta po prostu nie da rady dyskutować. W tym samym czasie część polskich mediów śmieje się z głodujących ministrów. Nie ma Kamińskiego i nie ma Wąsika. Na ustach Platformy uśmiech się szerzy. Czy to taki sygnał rząd chciałby wysłać w świat? Co najciekawsze, po latach krytykowania poprzedniej partii rządzącej rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że nie komentuje wewnętrznych problemów państw członkowskich. Problemów z komentowaniem nie miał przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. W pełni popieramy działania nowego rządu na rzecz przywrócenia państwa prawa i odbudowy demokracji w Polsce. Po 8 latach destrukcyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości zadanie, które stoi przed nowym rządem, jest ważne, ale i pełne wyzwań. W pełni popieramy działania nowego proeuropejskiego rządu dążące do zakończenia kryzysu praworządności w kraju. Prezydent ma jeszcze w tym tygodniu wysłać pismo do przywódców zachodnich państw oraz instytucji międzynarodowych, w którym ma informować o łamaniu praworządności w Polsce przez nową władzę. Nie spocznę, zapewniam państwa o tym. Nie przestraszę się. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepisy ustawy o Trybunale Stanu umożliwiające postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem są niezgodne z Konstytucją. Zdaniem Trybunału większość umożliwiająca postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu powinna być taka sama, jak w przypadku na przykład premiera czy ministrów. Oznacza to, że teraz potrzebny byłby głos 3/5 głosów, a więc większość parlamentarna musiałaby w tej kwestii porozumieć się jednak z opozycją. Konrad Chmioła. W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego podkreślono, że szef Narodowego Banku Polskiego zgodnie z Konstytucją ma zagwarantowaną prawnie niezależność od rządzącej większości. W związku z dzisiejszym wyrokiem parlament do czasu zmian w prawie nie może rozpatrywać wniosków o Trybunał Stanu dla prezesa Adama Glapińskiego. Z artykułu 227 ust. 1 Konstytucji wynika zasada niezależności Narodowego Banku Polskiego od innych organów władzy publicznej. Zdaniem Trybunału niezależność NBP jest implicite gwarantowana przez ten przepis. Podobnie orzeczono zresztą w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2006 roku. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał również, czy ustawa zasadnicza umożliwia automatyczne zawieszenie prezesa NBP w przypadku postawienia go w stan oskarżenia. Wówczas jego funkcję miał obejmować wiceprezes. Sędziowie uznali, że w świetle Konstytucji nie jest to możliwe. Nie może Sejm taką samą większością, która tworzy rząd, zawieszać
zmuszać, de facto doprowadzać prezesa Narodowego Banku Polskiego do niemożności sprawowania swoich funkcji, do niemożności wykonywania swoich obowiązków tylko dlatego, że z takiego lub innego powodu prezes tej większości się nie podoba. Dokładnie za tydzień Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy drugi wniosek w tej sprawie, ale złożony przez senatorów PiS. Jednak większość parlamentarna, dokonując siłowego przejęcia mediów publicznych, zlekceważyła już dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2016 i 1995 roku. Po wydaniu nakazu aresztowania posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika napisał w ten sposób. Słowo się rzekło. Teraz Glapiński. Giertych jest przykładem takiego polityka, który bez przerwy komuś stawia zarzuty, grozi, straszy. No, widać, że Narodowy Bank Polski, prezes Narodowego Banku Polskiego, no, jest taką solą wokół obecnej większości rządzącej, która chciałaby mieć po prostu pod kontrolą wszelkie organy państwowe. Artykuł 14 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych stwierdza, że prezes Krajowego Banku Centralnego może zostać odwołany z urzędu wyłącznie wówczas, gdy nie spełnia już warunków koniecznych do dalszego pełnienia swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia. Tymczasem Koalicja Obywatelska zapowiedziała postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu już na etapie kampanii wyborczej, w 100 konkretach, na pierwsze 100 dni rządów. Za zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną. Dajcie spokojnie pracować i odpowiednim służbom, i odpowiednim urzędnikom, żeby dobrze sformułować zastrzeżenia także o charakterze prawnym. Działa też zgodnie z taką zasadą, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, aby nie istniała realnie rzecz biorąc w Polsce opozycja i aby plany dotyczące centralizacji Unii Europejskiej mogły być przeprowadzone. Chodzi o wprowadzenie euro. To właśnie prezes Glapiński jest zdania, że wprowadzenie euro w Polsce obecnie byłoby niekorzystne. Co ważne, decyzja o przewalutowaniu musi zostać przypieczętowana podpisem premiera, obecnie Donalda Tuska, a także prezesa NBP. Adam Glapiński został powołany w 2022 roku na 6-letnią kadencję. W związku z zapowiedzią postawienia go przed Trybunałem Stanu, Glapiński napisał list do prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. W odpowiedzi czytamy. Gdyby członkowie byłej opozycji rzeczywiście zdecydowali się złożyć taki wniosek w Sejmie, każdy środek wpływający na zdolność wykonywania obowiązków jako prezesa NBP może, jeżeli jest niezgodny z prawem, naruszyć pana niezależność. Stwierdziła, że gdyby ta niezależność była w jakikolwiek sposób zagrożona, to pan prezes może nie tylko liczyć na pomoc i na wsparcie prezesów europejskich banków centralnych, ale może także, co wynika z przepisów i co pani prezes w swojej odpowiedzi podkreśliła, zwrócić się do Trybunału, do Trybunału w Luksemburgu, czyli TSUE. Próba zawieszenia w obowiązkach szefa banku centralnego wewnątrz Unii Europejskiej miała miejsce również na Łotwie w 2019 roku. Wówczas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprotestował. Byłoby bardzo trudno znaleźć przesłankę mieszczącą się w tych ustawowych i przyjąć, że są podstawy do odwołania prezesa. Prezes ma być niezależny i muszą być szczególne okoliczności, to znaczy tak naprawdę chodzi o naruszenie konstytucji lub ustaw, bo wtedy ponosi odpowiedzialność konstytucyjną. Trybunał Stanu został utworzony ponad 100 lat temu. Do tej pory skutecznie skazał dwie osoby. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Aleje Ujazdowskie pełne ludzi, bardzo dużo ludzi wraca albo jeszcze jest pod kancelarią premiera. Oni przeszli sprzed Sejmu, przed kancelarię premiera, wyrazić swój sprzeciw wobec działaniom rządu Donalda Tuska. A te działania, które tak bardzo bolą tych ludzi, którzy dziś przyjechali do Warszawy, tak licznie, bo przyjechało tu ponad 300 tysięcy. To jest na przykład bezprawne przejęcie mediów publicznych, wysłanie tam silnych ludzi. To jest na przykład osadzenie ludzi, którzy walczyli przez całe swoje polityczne życie, a w zasadzie przez całe swoje życie z korupcją
więźniowie, którzy przez całe życie walczyli o Polskę, w więzieniu, skazanie ich na 2 lata, bezprawne skazanie bez uznania prawa łaski prezydenta. Mam nadzieję, że to ten kolejny akt łaski prezydenta wobec 2 posłów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, będzie już na tyle skuteczny, że będą mogli jak najprędzej opuścić więzienie. Tyle na razie tutaj sprzed Sejmu, gdzie 300 tysięcy ludzi, powtarzam, zgromadziło się, przyjechało mimo chłodu, śniegu, zimna, potwornego wiatru, nie bali się niczego. Tyle na razie sprzed Sejmu, za chwilę wrócimy do Państwa. Moim gościem będzie premier Beata Szydło.